albo powiedzmy sobie w ostatnim 25-leciu, wskazuje na to, że musimy się nad tym zastanowić dokładnie i zapytać siebie, czy chcemy taki teatr, czy powinniśmy coś zmienić, a jeśli tak, to co? I dlatego, żeśmy zaprosili naszych wspaniałych gości, którzy będą mogli tutaj nam powiedzieć, powiedziałbym nawet w międzynarodowym zespole, bo nie tylko polskim, ale również holenderskim, za co jesteśmy wdzięczni, że nam przyszli i chciałbym bardzo serdecznie zaprosić naszych gości do swoich wystąpień. Zapraszamy. Częściowo też. Chciałem uzupełnić, że częściowo też australijskich, bo przecież spotkaliśmy jeszcze się w Australii, kiedy byłem na emigracji 10 lat. Szanowni Państwo, moje nazwisko Krzysztof Bień, jestem aktorem. Chciałem podziękować Państwu za obecność, a także Józefowi Orłowi za zaproszenie i wdzięczny jestem, że Klub Ronina podjął temat stanu polskiego teatru. Ponieważ zostało mi wyznaczonych mniej więcej od 10 do 12 minut, więc postaram się szybko przejść do tematu. Na początek trochę historii. W lutym 2018 roku udało się nam zorganizować spotkanie w ZASP-ie, w którym wzięło udział kilkanaście osób zainteresowanych dyskusją na temat kryzysu w polskim teatrze publicznym, czy potrzebna jest reforma. W wyniku tego spotkania zawiązał się nieformalny zespół o roboczej nazwie Niezależny Zespół do Spraw Teatru Polskiego, Konfederacja Teatrów Repertuarowych. Przystąpiło do niego około 25 osób związanych z teatrem, aktorów, reżyserów, dramatopisarzy i teatrologów zainteresowanych wsparciem w rozwiązaniu nabrzmiałych przez lata problemów w obrębie polskiego teatru. Wśród tych osób są niekwestionowane autorytety, osoby o dorobku twórczym i zasługach dla polskiej kultury, między innymi dr Elżbieta Morawiec, która serdecznie Państwa pozdrawia, dr Bogdan Urbankowski, obecny tutaj też na sali, Ewa Dałkowska, obecna też tutaj na sali, wspiera nas duchowo. Nie wyprze się, mam nadzieję. Wojciech Tomczyk, dramatopisarz znany Państwu, Jerzy Zelnik, Tomasz Grochoczyński. Są te osoby konsultantami naszego zespołu. Również jest obecny tutaj wspierający nas Andrzej Maria Marczewski, reżyser. Andrzeju, pokaż się. Podstawą wtedy do dyskusji były dwa teksty Elżbiety Morawiec opublikowane w Arkanach w cyklu W roztrzaskanym lustrze. Szekspir nasz współczesny i jak z tego wyjść, opublikowane w roku 2016. To się nie zaczęło dziś ani nawet wczoraj, pisze Elżbieta Morawiec. To, czyli upadek teatru w skali europejskiej. W Europie zaczęło się to wraz z rokiem 1968 i jego sztandarowym hasłem zakazuje się zakazywać. Do Polski napływało to stopniowo. Kiedy w roku 1989 mury runęły, dominującym prądem w kulturze stał się dekonstruktywizm. I jego to pokłosie widzimy dziś na większości scen polskich. Dekonstruktywizm z jego filozofią relatywizmu wartości, przeświadczeniem o wyczerpaniu się wszystkich kodów kulturowych, a co za tym idzie absolutnej swobody w dekonstruowaniu tych kodów. Zakazuje się zakazywać przybrało nową postać. Rób ta, co chce ta. Ostatnimi laty doszło do tego repertuaru agresywna ideologia LGBT, nowa myślowa mutacja lewactwa, dziedziczka w prostej linii filozofii komunisty Gramsciego, który nawoływał do niszczenia tradycji rodziny, wiary
słowem nadbudowy. Tutaj zrobię taką dygresję, bo dwa tygodnie temu obecny tutaj profesor Andrzej Nowak ze swoim wykładem Światowa Wojna Domowa. I sytuacja Teatru Polskiego dzisiaj odzwierciedla to, o czym też mówił właśnie profesor Andrzej Nowak, czyli o przejściu tej ideologii głoszonej przez Gramsciego, przez instytucje, ale też wspomniał o takim psychiatrze amerykańskim, Gordonie Allporcie, który był twórcą koncepcji terapii semantycznej. I ta terapia semantyczna dotyczy nie tylko słowa, ale proszę zauważyć, że również obejmuje ona sferę symboli. Symboli naszych, religijnych, symboli naszych narodowych, zmieniana ta symbolika przez doklejanie tęczy i tak dalej, i tak dalej. Dziedziczka w prostej linii filozofii komunisty Gramsciego, który nawoływał do niszczenia tradycji rodziny, wiary, słowem nadbudowy, w imię budowy nowego, wspaniałego świata. Zasadą dzisiejszych przedstawień w polskim teatrze jest całkowita arbitralność wobec tekstu i aktora. Elżbieta Morawiec w artykule opisuje wiele przedstawień i ich twórców, nazywając ich komiwojażerami nihilizmu. Przyjrzyjmy się teraz mechanizmom realizacyjnym tej konfraterni. Po pierwsze, klasyka, ani europejska, ani polska dla nich nie istnieje jako taka w swoim historycznym uwarunkowaniu w przekazie tekstu. Ale klasykę wybierają z lubością, aby anihilować w niej wszystko, co było w niej zawarte. Tekst, jeśli w ogóle się ostaje, poddawany jest drastycznym skrótom, dopisywaniu, nakładaniu znaczeń i obrazów nieistniejących. Dramat klasyczny służy im wyłącznie jako pretekst do palimpsestu, hasło wywoławcze dla potencjalnego widza. Po drugie, dobrej dramaturgii współczesnej unikają jak ognia. Ze świecą szukać dramatów Mrożka, od choćby Tanga, Emigrantów, czy jakże aktualnego Alfy o Lechu Wałęsie. Już nie mówiąc o dramaturgii Karola Wojtyły, starannie omijają sztuki największego dramaturga współczesności Becketa. Biblią im jest, jeśli jakąś mają, zbiór trzeciorzędnej dramaturgii. Po trzecie, anihilacja tekstu klasycznego służy podmiana scenerii. Dzieła klasyków grane są na ogół, jakby powiedział Tadeusz Kantor, w rzeczywistości niższej rangi, w toalecie, w szpitalu psychiatrycznym. Po czwarte, aktor przestał być w ich przedstawieniach osobą, jednością psychofizyczną. Do diabła z psychologią i podobieństwem aktora do człowieka z widowni. Następuje depersonalizacja osoby ludzkiej aktora. Aktor w tym wydaniu nie ma szans na to, aby stworzyć rolę, postać napełnić ją własnym życiem. Stał się cząstką elementarną, reagującą na impulsy wielkiego elektronika zza pulpitu reżyserskiego. Wymienione tu cztery podstawowe operacje mają jeden cel – przemodelowanie tożsamości i świadomości widza. W tym celu trzeba zniszczyć tkankę tekstu klasycznego, wyśmiać ją, sparodiować, umieścić akcję w anturażu jak najpodrzędniejszym, zniszczyć jakikolwiek podlegający racjonalizacji przekaz, przesłanie widowiska. Właśnie o to chodzi. Żaden podlegający myśleniu werbalizacji, racjonalizacji przekaz nie ma dotrzeć do odbiorcy. Odebrać widzowi pamięć kulturową, świadomość przynależności do kręgu kultury europejskiej i tożsamości narodowej,
jaką niesie klasyka. Pogrążyć go we wściekłości i wrzasku świata, z jakim obcuje na co dzień. Nie pozwolić na żadną katarzis, swobodny oddech w obliczu prawdy i piękna. Tyle Elżbieta Morawiec. Teraz pozwolę sobie Państwu przedstawić opis stanu polskiego teatru, a właściwie krótką notatkę, którą nasz zespół chce przesłać do najważniejszych osób w państwie, by zwrócić uwagę na te zagrożenia, które już owocują fatalnymi skutkami dla pamięci, ciągłości i tożsamości kodu polskiej kultury. Uważamy, że politycy do programu swoich rządów, w których jest mowa o trzech filarach: rodzina, bezpieczeństwo, gospodarka, nie mogą pomijać tak istotnej kwestii dla budowania wspólnoty, jaką jest kultura i jej ciągłość. Notatka o stanie polskiego teatru. W latach 70. co roku w Teatrze Dramatycznym spektakl oglądał co piąty Polak. Dziś ogląda co dziesiąty. Ilość ludzi uczęszczających do teatru zmniejszyła się o połowę. Nie ma żadnego powodu, byśmy kierowani litością nie wskazali na główną przyczynę tej kulturowej katastrofy. Jest nią często żenująca jakość produkcji teatralnych w teatrach publicznych. Wchodzi w życie drugie pokolenie Polaków pozbawione możliwości kontaktu ze sztuką teatru. Kolejne pokolenie, które nie miało możliwości obejrzenia sztuki Szekspira, Słowackiego czy Ibsena. Jest to kolejna stracona generacja. Pokolenie skazane na wegetację poza światem sztuki i kultury. Życie tych ludzi będzie uboższe. Najprawdopodobniej nigdy nie zetknie się z kulturą wysoką. Najgorsze będzie to, że oni tego nie zauważą. W końcu może nie ma o czym mówić. Można przecież żyć bez sztuki. W Unii Europejskiej jest na ogół inaczej. We Włoszech do teatru wchodzi mniej więcej ta sama liczba ludzi, co na mecze Serie A. Bez żywego teatru, bez własnej kultury będziemy w Europie być może jedynym narodem pozbawionym elity. Naszym zdaniem stan ten jest pochodną sytuacji, w której państwo pozbyło się odpowiedzialności za kulturę, przekazując zarządzanie teatrami samorządom. Część samorządów uznało teatry za zło konieczne. Inne uznały, że teatr może być źródłem ich, samorządów, prestiżu. Po przekazaniu teatrów samorządom natychmiast okazało się, że najlepszym źródłem prestiżu nie jest posiadanie dobrego, żywego teatru. Prestiż bierze się z posiadania festiwalu. Polska jest krajem, w którym funkcjonuje kilkadziesiąt festiwali teatru zawodowego. Dziś mamy to, co mamy. Renomowane warszawskie teatry pracują po kilkanaście razy w miesiącu na kilku scenach. Publiczność odwróciła się od żałosnego formalnie i upolitycznionego teatru. Prymitywne agitacyjne hasła są dopisywane do Szekspira, Konrada, Sienkiewicza. Przykłady z ostatnich kilku miesięcy. W budynkach teatralnych odbywają się prawdziwe seanse nienawiści połączone z niebywałą agresją. W okresie przedwyborczym aktorzy wprost ze sceny mówią, na kogo należy głosować. Teatry świecą pustkami i jednocześnie rozdzielane są dziesiątki nagród na kolejnych festiwalach. Państwo musi przyjąć odpowiedzialność za teatr w znacznie większym stopniu niż czyni to dotychczas. Należy przejąć odpowiedzialność za co najmniej kilkanaście scen nazywanych roboczo teatrami metropolitalnymi. Te teatry powinny stać się lokalnymi centrami kultury, domami polskiego słowa, prawdziwymi świątyniami sztuki. Muszą to być sceny wolne od żenady, nudy, agitacji.
Teatry przedstawiające widzą najlepszą literaturę dramatyczną w wykonaniu najlepszych aktorów. Trzeba przyjąć zasadę, że do najbliższego teatru metropolitalnego każdy mieszkaniec Polski może dojechać i wrócić tego samego dnia. Innymi słowy, teatry te powinny powstać w Szczecinie, Gdyni, Olsztynie, w Bydgoszczy, Toruniu, Białymstoku, Poznaniu, Łodzi, Wrocławiu, Krakowie, Kielcach, Lublinie, Rzeszowie. Teatry te powinny dysponować solidnym budżetem umożliwiającym im wykonanie obowiązków sceny narodowej, to znaczy prowadzenie edukacji widowni teatralnej, scen dla młodego widza, promowania polskiej literatury dramatycznej. Muszą prowadzić wzorem Reduty Juliusza Osterwy działalność objazdową. Musimy to zrobić, inaczej Teatr Polski ostatecznie dokona samozaorania. Zmieni się w sektę odprawiającą swoje rytuały w pustych salach, w obecności coraz mniejszej ilości wyznawców. Może później. Tu Krzysztof, tu, po lewej, tak? To znaczy, ja się zgadzam z akurat mikrofonu. Tak? Działa? Nie wiem, jak to działa. No więc ja przepraszam, bo ja najmniej jestem przygotowany, bo przyjechałem wczoraj, dowiedziałem się, że z państwem się spotkam. Jestem Krzysztof Tchórzewski, reżyserem filmowym. Miałem też możliwości to robić jakieś teatry. Natomiast no, w tym momencie mówię jako widz, jako też człowiek, który w tym środowisku od tam 30-40 lat przebywa. No i muszę się z panem zgodzić w 150%. To znaczy jeszcze bym dodał, że właśnie te niszczenie, tak? Teraz, że niszczenie tej kodu, no to mi trzeba, to nie plan filmowy, że to jest najpoważniejszą rzeczą jest zniszczenie kodu kulturowego, który się odbywa na różnych piętrach, na poziomie edukacji, szkoły teatralne, no, wyższe szkoły. To potem, gdzie ci aktorzy mają możliwość udania się dalej. Teatry, możliwości, tutaj pan będzie na pewno lepiej wiedział, ale jakie są możliwości w teatru takiego, gdzie się będą kształcić. Mnie tam nie uczył Zbyszek Zapasiewicz, Andrzej Wajda, że w teatrze to po prostu trzeba dojrzewać i dochodzić. A oni mi mówią, jak ostatnio pracowałem z młodymi tuż po studiach studentami, że oni właściwie idą do reklamy, idą gdziekolwiek, żeby cokolwiek zrobić i to jest jakby cała, i tu jakby cały etos teatru, cała tradycja, ja nie jestem człowiekiem teatru, ja jestem reżyserem filmowym, ale to do mnie dociera już w takich najprostszych sytuacjach, prawda, kiedy rozmawiam z aktorami między jednym ujęciem a drugim. Także nie będę wchodził, bo wiem, że tutaj Redbat ma coś ważniejszego do powiedzenia, natomiast ten kod kulturowy, który jest nam potrzebny i coraz bardziej nam go brak, no właśnie już od podstawy. A teraz już wiem, że jestem już dziadkiem, więc to się już dzieje w przedszkolu, w szkole podstawowej, gdzie dzieci nie wiedzą. Ja jeszcze chodziłem do teatru, będąc w szkole podstawowej, w szkole średniej, do muzeum. W tej chwili takie rzeczy nie istnieją, proszę państwa. Dziękuję. Tak, właściwie nie wiadomo, od czego zacząć. Dobry wieczór państwu. Może opowiem to troszeczkę od strony takiej, jak ja zaczynałem, kiedy przyjechałem do Polski, do szkoły teatralnej, czyli rocznik 90-94. To wtedy to był taki czas, że
stary system, no wiadomo było, że on już jest nieaktualny, ale nowego jeszcze przynajmniej w kulturze nie wymyślono. I nauczyciele opowiadali nam, jakby poza nauką rzemiosła i tak dalej, no ale już w okolicach trzeciego roku zaczynała się taka rozmowa na temat tego, no co będzie dalej po szkole, prawda? No i oni mówili, no w poprzednim systemie to było tak, że jak skończyłeś szkołę, no to miałeś gwarancję etatu. Może nie w Warszawie, ale no już w zależności od tego, jak to tam, kto cię chciał, ale gdzieś musieli cię przyjąć, czyli może gdzieś na dalekiej prowincji, ale miałeś gwarancję etatu, czyli w poprzednich czasach można powiedzieć, że ten system, jaki był, jak taki był, no ale w każdym razie dla aktorów był spójny. Kiedy myśmy kończyli szkołę w 1994 roku, no to kończyliśmy tą szkołę i co? No i nic, to znaczy mówili nam, słuchajcie, musicie szukać etatu, tak? Musicie, bo no, potrzebujecie mieć ZUS i to wszystko, więc chodźcie do dyrektorów po prośbie. No ja akurat miałem to szczęście, że już na czwartym roku mnie zaangażował Jerzy Grzegorzewski do Teatru Studio i mnie osobiście to ominęło, ale wiem, że moi koledzy i koleżanki rzeczywiście wykonywali te pielgrzymki do różnych dyrektorów, z których niektórzy byli nawet zainteresowani przyjęciem tej czy innej osoby, ale mieli problem taki w postaci, że no, ich te etaty były już pełne, czyli znaleźliśmy się nagle w sytuacji, gdzie z jednej strony co roku wszystkie szkoły wypluwają z siebie, za przeproszeniem oczywiście, kolejną partię absolwentów, zdolnych ludzi, natomiast teatry nie są w stanie ich przyjąć. Z prostego powodu, że te etaty są zajęte. Nawiasem mówiąc, pewna dyrektorka teatru mi mówiła, i to jest stan, który w pewnym sensie trwa nawet do dziś, że większość budżetu, który ona otrzymuje na teatr, idzie na etaty i na utrzymanie budynku. I właściwie niewiele zostaje na projekty. Niektórzy dyrektorzy wręcz mówią, że tak naprawdę nie opłaca się grać. Ja mówię tak trochę od kuchni, żeby, bo to też jest, że tak powiem, tego się nie wie, że nie opłaca się grać, że taniej jest nie grać. Więc mamy do czynienia, i to mnie dziwi, że już 30 lat po zmianie systemu, że nadal tak jakby między szkołą, między zakończeniem szkoły a teatrem publicznym jest przepaść, to znaczy jest pewna szczelina. No i w związku z tym dzieją się różne rzeczy, to znaczy każdy musi jakoś żyć, więc no albo idzie właśnie do reklamy, do serialu, to znaczy no jakby ten można powiedzieć rynek, który nie jest rynkiem teatrów publicznych, nie jest w stanie zaabsorbować tych młodych ludzi, więc oni idą w różne strony. Niektórzy, tacy między innymi jak ja, usilnie próbują żyć, działać jako jednostka niezależna. No i system na to jakby w Polsce nie pozwala. Ja to znam z Holandii i mój pomysł po części jest pewnym spolszczeniem tego, co znam z Holandii, gdzie pod koniec lat 60. odbywała się właśnie rewolucja teatralna. Ona tam się odbyła bardzo, no była bardzo efektowna, dynamiczna. Tam grupa wkurzonych reżyserów, dramaturgów i aktorów chodziła po teatrach ze zgniłymi warzywami z bazaru i rzucała po prostu w aktorów starego establishmentu. Tylko że tam oczywiście no inaczej działały media, inaczej działa parlament, tam jakby nie skreślono tych młodych ludzi, którzy po prostu w buncie, nie wiedząc już co, jak mają dostać dostęp do tego pluszu, jak to się mówiło, no przerywali te przedstawienia, bomby dymne, wywiązywały się bójki między aktorami, którzy byli tam na scenie, i tymi, którzy jakby nie mieli dostępu do tych teatrów, po czym jakby w trakcie tego jakby do mediów wygłaszali swoje manifesty. Nie minęło parę miesięcy, sprawa trafiła do parlamentu i potraktowano to poważnie, mimo że forma była dosyć drastyczna, ale to zainterpretowano jako, że no widocznie ci ludzie są zdesperowani, czyli musi być jakiś problem. No i zaczęła się reforma. Reforma w gruncie rzeczy polega na tym, i to jest, już teraz przejdę do mojej, jakby zrobię skrót do tego, co bym proponował, co można byłoby tutaj zrobić poza tą propozycją, która jest też potrzebna i ważna. Ale ja bym to powiedział, że to chodzi o dorobienie jeszcze
tego pasma, które w tej chwili jest puste. To jest to pasmo, które również można by nazwać średnią klasą profesjonalnych grup teatralnych, które proponują ambitne rzeczy i jeżdżą po kraju. W Holandii każda grupa teatralna, profesjonalna oczywiście, bo tutaj muszę to zawsze powtarzać, ponieważ w Polsce grupa teatralna automatycznie kojarzy się z amatorską, no bo profesjonaliści pracują w publicznym teatrze, prawda? Więc profesjonalna grupa teatralna w Holandii jest podstawową jednostką życia teatralnego. I gdzie składa swoje projekty? Składa je do Narodowego Funduszu Teatralnego. Tak on się dokładnie nazywa w Holandii. Tam się nie boją słowa narodowy. Można powiedzieć, że jakby to jest... Najbardziej to dla nas przypomina to, jak jest zorganizowany PISF, czyli Państwowy Instytut Sztuki Filmowej. Czegoś takiego byśmy potrzebowali w polskich warunkach. W PISF-ie jest tak, jaki jest, taki jest, ale w tej naszej rzeczywistości jest to nowa instytucja, gdzie na przykład, jeżeli mamy sekcję filmu fabularnego, mamy na przykład 3 albo 4 komisje. Po nazwiskach tych osób, które są w tych komisjach, można zobaczyć mniej więcej, jaki światopogląd prezentują. I jeżeli mamy tak czy inny światopogląd, wiemy, do której komisji się zgłosić, gdzie już tylko jest oceniany, powiedzmy, poziom merytoryczny czy artystyczny. I to powoduje, że w pewnym sensie kinematografia oczywiście nie ma równowagi, ale tam jest już coś w rodzaju pluralizmu, można powiedzieć. No u nas w teatrze tego w ogóle nie ma. Młody absolwent reżyserii w polskich warunkach na przykład musi iść do dyrektora teatru, musi go przekonać co do swojego pomysłu. Jeżeli jest kimś, kto jeszcze nic nie zrobił, czyli nie mógł pokazać na przykład, że jest innowacyjnie myślącym artystą, to jeżeli on nie przekona tego dyrektora tylko słowami, no ewentualnie jakimiś jeszcze, nie wiem, przedmiotami, rysunkami, to on po prostu swojej pierwszej sztuki nie zrobi. A nawet jeżeli go przekona, to najpierw ten dyrektor, jeżeli wie, że ten człowiek jest utalentowany, będzie go przekonywał, żeby zrobił sztukę, którą on ma na biurko. A nawet jeżeli go przekona ten młody reżyser, żeby mógł zrobić tą sztukę, to ten dyrektor powie, no tak, to zgadzam się, ale musisz to zrobić z aktorami, którzy są u mnie na etacie. Czyli widzimy, jaka jest różnica między tym, jak można zrobić film, to znaczy można zrobić, są warunki, jest infrastruktura, żebyśmy w Polsce, że filmowiec może zrobić swój pierwszy film dokładnie tak, jak chce, oczywiście w ramach jakiegoś założonego budżetu, z tymi, z którymi chce. W polskim teatrze jest to niemożliwe, więc ten pomysł mój opiera się na 3 filarach. Pierwszy, już powiedziałem, to jest Narodowy Fundusz Teatralny. Drugim filarem można nazwać, że to jest dom produkcyjny albo dom prób, ja to kiedyś nazywałem, bo już ten pomysł kiełkuje od dawna i właściwie przez długi czas nie było nikogo chętnego, żeby mnie wysłuchać. Teraz dziękuję za to, że chociaż tutaj mogę przedstawić swój pomysł. Drugi filar to jest dom prób, czyli jakaś, nie wiem, stara fabryka, stara szkoła, stary szpital niepotrzebny, gdzie po prostu jest dużo sal i te sale dla grup, które profesjonalne grup, to jest propozycja dla profesjonalistów, którzy dostali tę dotację, oni mogą w tym domu prób właśnie swój spektakl zrealizować. Działa to też trochę, może to działać oczywiście w wersji optimum, na zasadzie inkubatora, że tam też są specjaliści na przykład od marketingu, od PR-u, którzy pomogą tej grupie nieformalnej twórców jakby dorobić te elementy, które brakują do tego, żeby to był pełnoprawny spektakl, pełnoprawna propozycja ze wszystkim, co jest temu przynależne. I wreszcie trzeci filar to jest, można to nazwać roboczo Polska Sieć Teatralna, czyli jest w Polsce około 300-400 scen bez zespołu, czyli scen, gdzie zespół właśnie danego teatru, który jest na etacie, nie będzie miał pretensji, że ktoś tam występuje, bo to jest jakby też jeden z prozaicznych powodów, dla których nie można po prostu przyjść sobie do teatru i zrobić czegoś swojego. No ta sieć musiała być sformatowana, jakby zestandardyzowana w tym sensie, że jeżeli zrobisz spektakl w jednym miejscu, to w tych wszystkich miejscach też ten spektakl zadziała. Podobny sprzęt, podobne warunki.
Tak zupełnie pokrótce to jest taki zarys tego, tego mojego pomysłu. On by spowodował to, że rzeczywiście po tej sieci w Holandii jest obowiązek objazdu dla profesjonalnych grup teatralnych, ponieważ wychodzi się z założenia, że jeżeli wszyscy podatnicy płacą na daną grupę teatralną, to chyba wszyscy mają prawo to zobaczyć, prawda? To znaczy, no właśnie to w pewnym sensie się łączy z tym pomysłem tych teatrów metropolitalnych, to znaczy no realizacja tego równego dostępu do kultury, który w tej chwili jest no mocno zachwiany, przynajmniej jeżeli chodzi o teatr. No to chyba, nie wiem, tytułem wstępu tyle bym powiedział. To na pewno by zdynamizowało sytuację teatralną. W Holandii w tej chwili funkcjonuje ponad 900 grup teatralnych w 17-milionowym kraju, z których każdy ma dramaturga, który pisze, więc nawet statystycznie patrząc, pewien procent z tego jest to dramaturgia, która potem będzie nazwana ponadczasową, czyli stanie się klasyką, tak? No to tyle. Jeśli chodzi o pomysł Redbada, w zderzeniu z tym, co ja Państwu tutaj zaproponowałem, to nie są dwa wykluczające się i zwalczające pomysły, projekty, tylko uzupełniające. Tak, one powodują to, że każdy z twórców teatralnych, niezależnie od swojego usposobienia, tak, charakteru, będzie mógł znaleźć swoje miejsce w systemie teatralnym. Z kolei jeśli chciałbym wrócić do tego pomysłu teatrów metropolitalnych czy repertuarowych. Nazwa tutaj nie jest istotna, tylko chodzi o stałe siedziby teatrów i możliwość właśnie dostępu do wysokiej kultury poprzez przede wszystkim prowadzenia tych działań edukacyjnych, o których mówiłem. Ale chciałbym zwrócić uwagę na to, że miliony, dosłownie miliony, które państwo, samorządy wkładają w kulturę, wycieka. Praktycznie wycieka, bo praca zespołu aktorskiego, stałego zespołu aktorskiego jest bardzo często marnowana. Mógłbym tutaj podać też wiele przykładów z mojego podwórka teatralnego, jeżeli chodzi o teatr imienia Jerzego Szaniawskiego w Płocku, że mamy widzów ograniczoną ilość, tak? I wiadomo, że w pewnym momencie ten widz się kończy, a wyprodukowanie takiego spektaklu jest kosztowne. Podam przykład Ślubów Panieńskich zrobionych, wyreżyserowanych przez Tomasza Grochoczyńskiego. Zagraliśmy bodajże 10 czy 15 przedstawień, góra 15 przedstawień, znakomite przedstawienie ze świetną, oczywiście w formule klasycznej, z pełnym szacunkiem do tekstu. Nawet się czasami kłóciliśmy z reżyserem, mówię o aktorach, żeby jednak poskracał, wprowadził skróty, uparł się, że nie, że gramy po prostu to tak, jak Fredro napisał. No i scenografia była fenomenalna. Poszła kurtyna w górę na premierze i po raz pierwszy od wielu lat usłyszałem brawa w teatrze, że scenografia dostała brawa, więc sobie możecie Państwo wyobrazić, jakiej jakości ta scenografia była, skoro tak ludzie zareagowali. I teraz po 15 przedstawieniach spektakl umiera, a przecież gdyby była... Były teatry zobligowane do wędrówki, do wymiany swoich przedstawień, gdyby były na to też pieniądze przeznaczone, tak, że teatr wyjeżdża do innego miasta z danym przedstawieniem, to życie tego spektaklu byłoby znacznie dłuższe, a równocześnie no, przynosiłoby no, korzyść innym widzom w innych miastach, żebyśmy się właśnie wymieniali, dzielili tym, co dane teatry produkują. Już nie mówię o takich ważnych sprawach jak konsolidacja środowiska, poznawanie się wzajemne i wymiana właśnie dokonań artystycznych. Tego cały czas brakuje właśnie w systemie tych teatrów, które podlegają samorządom i bardzo krótko mają żywotność. No tak, bo trzeba sobie powiedzieć, że chyba jedynym teatrem, który realizuje tą misję, konstytucyjny równy dostęp do kultury, jest właśnie Teatr Telewizji, za co jestem niezmiernie wdzięczny.
jest tutaj twórczyni tego, tak, tego teatru. Bardzo dziękuję za tą możliwość, no właściwie można powiedzieć takiej debaty światopoglądów również w ramach tego teatru. I nie rozumiem, dlaczego właściwie nie jest to zwykłą codziennością każdego publicznego teatru. Nie. Przecież teatr powinien być miejscem debaty, a nie propagandy. Jeden. No dobrze, dobrze, jasne. Proszę stawiać pytania. No my już skończyliśmy właściwie. Działa? Działa. Tak, słucham. Można? Ja właśnie chciałem nawiązać do tego, co mówi Redbat, bo tak przykład, żywy przykład sprzed kilkunastu miesięcy, a właściwie dłużej. Tam w roku 2016, pamiętam, w 2015 zapytałem w telewizji, czy można zrobić teatr w telewizji dla jednego z decydentów. I właśnie, a co? Ja mówię Ernesta Brela, Wieczernik. Dlaczego Wieczernik? Dlatego, że szukałem takiego utworu, który jest w stanie pozwolić mi na właśnie przekaz mojego spojrzenia na rzeczywistość, na nawiązanie kontaktu z widzem, który w jakiś sposób, to jest może śmieszne i dziwne, ale jest to dla mnie sztuka, która jest absolutnie współczesna. I do czego ja zmierzam? Dostałem odpowiedź, że jeżeli ci aktorzy, tam powiedziałem właśnie Ewa Dałkowska, Redbat Klinista, no wiesz, to nie jest sztuka, ona nie była grana od 1985 roku w teatrze nigdy poza wystawieniem Wajdy w stanie wojennym i to się jakby nie nadaje. No, jakby zawieszam tu, bo chcę opowiedzieć moją historię, ale uparłem się. Poszedłem do proboszcza, od niedawna właśnie proboszcza parafii, do której się sprowadziłem i zapytałem, co on myśli o czymś takim. I nie było jeszcze inaczej, okłamałem państwa. Przyszedł do mnie ksiądz proboszcz, zapytał się, a pan to jest z zawodu, to co pan jest? Ja mówię, no reżyserem jestem. A to może by pan coś zrobił w kościele, może by coś wymyślić, może kolędy. No i po paru tygodniach mówię, a jakby tak zrobić Ernesta Brela Wieczernik? A to dobry pomysł. Ale jak zrobimy? No pieniędzy nie ma, żadnych. Sala jest, krzesła są, więc udałem się chyba do Ewy i mówię, Ewa, jak zrobić, żeby aktorów namówić, żeby zagrali, no właśnie za darmo, no żeby zapłacić im dojazd, bo wszyscy daleko mieszkali. No jakoś udało się. Scenografia, kostiumy, wszystko, tak się wyrażę, własnymi rękami żeśmy zrobili. I udało się. I tylko mówię, jak to wyglądało naprawdę. Stół był jakiś w kościele, udało się posadzić aktorów przy tym stole. I zobaczył to dyrektor Teatru Oratorium. Nie wiem, czy państwo wiecie, że taki teatr istnieje w Warszawie. Taki teatr istnieje przy Bazylice na ulicy Kawęczyńskiej. I właśnie był dyrektor i zgłosił się do mnie, bo zobaczył, że w kościele daliśmy chyba tam 4 czy 5 spektakli, były tłumy ludzi. I Teatr Oratorium też nie miał pieniędzy, ale musimy to zrobić. No, zaczęła się, już nie będę opowiadał, kolejna historia, szukanie do gminy, do tam, działu kultury. Jakimś cudem znalazłeś pieniądze na to, żeby za jakieś strasznie małe pieniążki zrobić. I udało się, zrobiliśmy. I potem właśnie dochodzę do tego, dowiedziała się o tym nasza dyrektor Teatru Telewizji i powiedziała, to zróbmy to w takim razie w telewizji. Więc pokazuje, jaki jest model. Ja przepraszam, zrobiłem tam ileś filmów w życiu, teatr bardzo mało robiłem,
Ale jak udało się i jak trzeba takie inicjatywy popierać? Dla mnie wynika z to trzecia droga, że są te wszystkie właśnie teatry takie, które właściwie no, zwracała się dyrekcja Teatru Oratorium do ministerstwa, do najróżniejszych fundacji. Zawsze była to żebranina i do tej pory. Oni mają wspaniały repertuar. Nie będę tych wyliczał, nie będę Państwa zanudzał, ale tam są fantastyczne spektakle. I myślę, że taka droga, że też przez Kościół, przez zaczynać trzeba czasami od bardzo podstawowych rzeczy, ale jest to droga i trzeba namawiać, trzeba kiedyś zaprosić kogoś z księży, biskupów, żeby mu też to jakby uświadomić, jaką ważną rolę odegrał. No to tylko pokazuje, te wszystkie piękne wyjątki tylko potwierdzają to, że system w tej chwili jest niewydolny, nie ma infrastruktury do tego, żeby tworzyć spektakle, które zawierają w sobie pełną wolność wypowiedzi. No przede wszystkim mi się wydaje, że brakuje tutaj bardzo reakcji przede wszystkim widowni, która zareagowała tak przed laty w Holandii, żeby na niektóre przedstawienia po prostu umówić się, pójść, rzucać pomidorami i wywołać wojenkę z niektórymi zespołami. To by było chyba też ciekawe, dlatego że, proszę Państwa, system gdzieś jest właśnie domknięty. W sensie takim, że opanowany bardzo mocno przez twórców o tak zwanych lewicowych poglądach. Więc myślę, że też oczywiście nie chodzi tutaj nam o to, żeby pozbawiać kogokolwiek możliwości twórczej, ale również, żeby pojawiły się dzieła twórców tak zwanego poglądów konserwatywnych, tworzących współczesną dramaturgię. Znam takich reżyserów, których sztuki nie mogą znaleźć się w repertuarze teatru i mógłbym tutaj dać parę przykładów. Dobrze. Teraz poprosimy Państwa o zabranie głosu. Aha. Pokazują na Krzysia Wojciechowskiego, że ma pierwszy mówić. Krzysztof? To się pytaj. Żeby jeszcze nudniej było. Erwin Akser powiedział kiedyś, co to jest reżyseria. To jest wierne przedstawienie tekstu autora, którego cenimy i nie wolno ubliżać godności w tym wypadku na przykład Wyspiańskiego. Czy jest w Polsce w tej chwili przyzwoita ekipa specjalistów od prawa autorskiego? To wystarczy wytoczyć proces dyrektorowi teatru i reżyserowi za to, że on coś dopisał do Wyspiańskiego. Kim on jest, ten gówniarz cały, jakiś frylicz, że on Wyspiańskiego będzie mi zmieniał? Ja go bym na mordę z Polski wygonił w ogóle za tą klątwę. Co to jest? Widziałem wszystkie spektakle Aksera, widziałem Dziady Bardiniego i Dejmka, i w międzyczasie, i Grotowskiego, i kogo chcecie, i to, co było, Wizyta starszej pani w dramatycznym, widziałem. Szacunek do tekstu, czyli postulat po prostu zwyczajny. Nie wolno hasać sobie z autorem tak jak z jakimś tam kolegą, albo że jak się coś samemu napisało, to proszę bardzo. Jeżeli nie uruchomicie jakiegoś mechanizmu, który by to regulował, no czy Dziady na przykład, dyrektorem jest wybitny aktor, reżyser Jan Englert. Ja przychodzę na Dziady, jakiś reżyser litewski to wyreżyserował, bo oni uważają, że Mickiewicz to jest Mickiewicz, więc im wolno go wykręcać. Szlachta je na podłodze. No to wyszedłem, no bo ja Dziady widziałem. I to w paru wersjach. Czy jest taka możliwość po prostu, żeby robić procesy w
facetom, którzy wyrzucają pieniądze oraz, nie wiem, w tym wypadku pani Gronkowiec, która cały czas finansowała te kolątwy. Krzysztof, ponieważ nasi goście, którzy tu siedzą, przedstawili dwie koncepcje reformy teatru, no to rozumiem, że nie mówisz do nich, tylko też do tych, czyli do władzy państwowej, a nie do nich, bo ci artyści niczego takiego zrobić nie mogą. Ja powiem tak, ponieważ w Polsce... Jeszcze raz. No właśnie, Krzysztof, oni tu po to siedzą. Ale co to ma do rzeczy? Jeszcze raz, Krzysztof. Ale to państwo jesteście suwerenem i to państwo musicie też komunikować władzy, czego wy jako widzowie potrzebujecie. No właśnie, Krzysztof zakomunikował przez internet. Proszę Państwa, ja mam takie wrażenie déjà vu. To znaczy już parę razy byłem na podobnych spotkaniach, o tych samych rzeczach żeśmy mówili, nawet na tych samych ludzi żeśmy narzekali i jak dotąd nic się nie zmieniło. Myślę, że wypowiedzi panów mają jeden wspólny, ale ukryty gdzieś trochę głębiej mianownik. Wyjaśnił to, wręcz wykrzyczał Krzysztof, to jest po prostu, no może głupota to jest niezbyt adekwatne słowo, ale powiedzmy niezrozumienie roli kultury przez władze. Otóż nasze władze doszły do pewnego poziomu, który można nazwać partyjniactwem i kto obejmie rządy, ten wciela ideały swojej partii, wyżej po prostu nie potrafi spojrzeć, nie ma poczucia racji stanu, nie ma, no problemem rządu jest to, że nie ma gazety rządowej, że nikt nie reprezentuje stanowiska władzy, że nie ma choćby, nie wiem, biednego tygodnika kulturalnego, który by tworzył jakąś wizję kultury dla całości narodu, a nie jednej, jedynej partii. Tutaj padł przykład Teatru Szaniawskiego w Płocku, był to jeden z tych teatrów, w których też pracowałem. Myśmy do pewnego momentu realizowali misję teatru w sposób bardzo prosty. To mieliśmy dwa autokary, jeździliśmy po całym terenie. Każdy ze spektakli miał wersję bardziej kameralną, bo wiadomo, że robi się ogromne widowisko na scenie, a Teatr Płocki ma jedną z największych scen nie tylko w Polsce, ale i w Europie, ale potem można zrobić to w sposób bardziej dyskretny, a jednocześnie rozwozić tą kulturę po ludności, co jest cholernie ważne, bo tutaj mówimy o marszu przez kulturę Gramsciego, w gruncie rzeczy o pewnej koncepcji lewicowej, ale nie tylko. Natomiast zapominamy, że kultura ma drugiego wroga i to może jeszcze bardziej niebezpiecznego, jakim jest kapitalizm, jakim jest zmiana kultury w towar. To, co tutaj już padało, że no nie bardzo się opłaca grać. Rzeczywiście, no, kiedyś żeśmy z dyrektorem teatru zaczęli obliczać, że światło, że szatnia, że no, coś takiego, jak organizowaliśmy kiedyś dojazdy publiczności, powiedzmy z Warszawy, podstawiały się autokary na plac Konstytucji. Nie było problemu, że nie ma
publiczności w teatrze. Publiczność była, jak nie, to teatr jeździł szukać tej publiczności. Tylko tutaj jest problem inny. To jest z jednej strony upartyjnienie całego środowiska. Z drugiej strony to kapitalistyczne spojrzenie, trzeba przynosić dochód, trzeba się wybić ponad tłum, doprowadza do tego, że jednym z mechanizmów rynku stał się skandal. I tu nie tylko mamy do czynienia z tym, co nazywa się walką na poziomie kultury, niszczeniem kodu kulturowego, bo to trwa i to będzie trwało i tylko nasze władze chyba nie zauważyły, że jeżeli człowiek przeniósł się już do tego matriksu kulturowego, to przeniósł tam także wszystkie swoje wojny. I te wojny tam trwają. My jesteśmy cały czas w stanie wojny i tylko trzeba zorientować się, z kim walczymy. Teatr był jednym z narzędzi orientacji w ogóle w kulturze. Teatr jest przecież modelem rzeczywistości. To jest jakby takie doświadczenie, no może nie na myszkach, ale na aktorach, które pokazuje, do czego pewne ideały mogą prowadzić, co można zrobić. Natomiast w tej chwili teatr przestał być tym odbiciem rzeczywistości. Stał się małym przedsiębiorstwem dochodowym i najlepiej, żeby grał same farsę. Te propozycje, które tutaj padły, no podpisuję się pod nimi nie tylko dwoma rękoma, ale już chyba po raz trzeci czy czwarty, bo w innych formach one powstawały. Miałem zaszczyt uczestniczenia w rozmowach z ministerstwem i nawet miałem pomysł, jak usprawnić i pewne rzeczy zrobić, bo chodziło wtedy o stworzenie Akademii Literatury, która między innymi by zajmowała się także i teatrem, czy też naprawą sytuacji w teatrze. I miałem bardzo prosty pomysł, bo przyszedł tam jakiś radca prawny ministerstwa, który tłumaczył, że nie wiadomo, czy to ma być stowarzyszenie, czy ewentualnie zrobić fundację, czy trzeba by z jakimiś prywaciarzami pogadać, czy my kogoś czasem nie znamy, żeby ich zapoznać i tak dalej, i tak dalej. No i ja im podałem tylko jeden, jedyny sposób, ale wypraktykowany już we Włoszech. Otóż takiego radcę prawnego wsadza się do kubła z cementem i wrzuca do rzeki. I w ten sposób no, można potem wymienić go na lepszego radcę prawnego. Wydaje mi się, że z tego, co tutaj padło, ważne jest stworzenie tych teatrów repertuarowych, teatrów wiernych sztuce. Ważne jest to, żeby zacząć niejako od dołu, może nie od rzucania pomidorów, bo w Holandii pomidory są tańsze, u nas by ten numer tak nie przeszedł, ale ludzie głosują nogami, przychodząc albo wychodząc. Ważne jest też to, żeby znalazło się paru ludzi, jakiekolwiek gremium. Zauważcie, że u nas nie ma elity, nie ma obiektywnych ekspertów, po prostu dlatego, że to dla kogoś jest niewygodne. I rezultat jest taki, że nawet dyrektorzy teatru, gdyby byli przypadkiem uczciwi, a niezależni od swoich władz miejskich, to oni nie znają ani teatru, ani dramatopisarzy, ani tego, co się dzieje w środowisku, dlatego że pewne idee krążą w ich małym gronie. I tutaj trzeba by zacząć po prostu od konkretów. No, Kościół oczywiście, ale Kościół preferuje pewnego rodzaju sztuki z najwyższego piętra naszej kultury. Chwała mu za to, bo w teatrach takich niższego lotu tego nie robią, ale w Kościele ze względu na jego rangę nie ma miejsca na eksperyment. Zauważcie Państwo, że między lewicowością a eksperymentem, a awangardą też jest związek. Po prostu zawsze musi być jakaś równowaga tradycji, wierności tym wielkim, Mickiewiczowi, Słowackiemu, Fredrze i tak dalej, i eksperymentu, żeby to jednak jakoś tam szło do przodu. I tutaj, no cóż, no, można poradzić zajazd na jakiś teatr, zacząć od przechwycenia przyczółka. Można próbować budować ten przyczółek choćby tutaj.
Każdy z nas dramaturgów ma nie tylko wielkie widowisko na 50 ludzi, kampanię wojska, dwa stada psów i tak dalej, tylko ma także jakieś sztuki kameralne, w których te same ideały można przekazywać i spróbować. Może właśnie w Stowarzyszeniu Dziennikarzy, może w którymś z zaprzyjaźnionych kościołów te sztuki wyższego lotu. No ale tak czy inaczej, samo środowisko powinno się ruszyć. Co powinno zrobić? No przede wszystkim stanąć pod Ministerstwem Kultury. Rzucanie jajek na scenę nie da efektów, ale rzucanie w kierunku ministerstwa może dać efekt. Jakieś takie hasła na patyku mogą dać efekt. Tylko że nikomu się nie chce. Po prostu przychodzimy, narzekamy i rozchodzimy się no, w poczuciu... Niech pan nie mówi w naszej coś, obecności coś wspaniałego, takich rzeczy, bo już będziemy zupełnie mieli przechlapane. Dobra, już nic nie mówię. Proszę państwa... Problem polega na tym, że my jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ jak sami możecie sobie wyobrazić, my nie możemy strajkować, my nie możemy jakby protestować, ponieważ no to jest jakby w odbiorze społecznym po prostu byłoby to śmieszne. Dlatego chciałem zaapelować, chciałem potrząsnąć państwa trochę takim może pewną mentalną konstrukcją. W Holandii podatki. Ludzie, którzy płacą podatki, a może inaczej powiem. Ja mam wrażenie, że w Polsce, mimo że tak jest, proszę o to, żeby zastanowić się nad taką mentalną kwestią. Mam wrażenie, że w Polsce ludzie traktują płacenie podatków jako swoisty haracz. To znaczy w momencie, kiedy zapłacili te podatki, to zapominają o tym, że to są ich pieniądze. To znaczy potem gdzieś tam czyta się, że publiczne pieniądze są defraudowane, ale no to jest gdzieś tam. Ja już, że tak powiem... W Holandii podatki ja oddaję, ale ja nie rozstaję się mentalnie z tymi pieniędzmi, które ja oddelegowuję część moich pieniędzy na cele publiczne, ale ja nadal śledzę jakby dokąd one idą, czyli w związku z tym oburzenie w momencie, kiedy one są źle wydawane, powinno być wcześniejsze i większe. Czy zgodzicie się państwo z tym? No więc właśnie. Niektórzy pracują w teatrze, w mieście, w którym jest tylko jeden teatr. Wyobraźcie sobie, do jakiego stopnia pewne osoby, szczególnie jeżeli mają rodziny, kredyty, nie mogą po prostu nic powiedzieć. Rozumiecie, o czym mówię? Tu naprawdę dla was jest pewna rola do odegrania. To znaczy, to są wasze pieniądze, to są wasze teatry i to powinny być wasze sztuki. To znaczy sztuki, które was interesują po prostu. Czyli jeżeli z jakichś powodów nie chodzicie do teatru, to zadajcie sobie pytanie, dlaczego ja nie chodzę do teatru? I co mogę zmienić, żeby zechciało mi się chodzić? Albo co musiałoby się zmienić? Obawiam się, że reforma teatru nie przyjdzie od społeczeństwa, nawet jeśli społeczeństwo będzie nogami głosowało, ponieważ teatry, między innymi samorządowe, są tak zorganizowane, że one mogą świetnie funkcjonować, nie mając żadnego widza. W związku z czym to nie jest droga wyjścia. Jednak w tej sprawie ja bym apelował do władzy i powiem dlaczego. Mamy w Polsce konflikt polityczny, który dzieli społeczeństwo na szczęście na dwie nierówne połowy i nasza jest trochę większa. Ten konflikt polityczny jest bardzo głęboki, więc on także przechodzi przez wszystkie sfery życia społecznego. Przechodzi też przez kulturę i właśnie o tym mówimy. I tak jak obóz rządzący widzi jasno, że brakuje mu mediów, że brakuje mu filmu, że brakuje mu telewizji, to znaczy ma publiczną, a komercyjne są po drugiej stronie. Że brakuje mu radia, bo ma jedno po swojej stronie publiczne, a większość tamtych radiostacji jest po drugiej stronie. To tak samo jest z teatrem. Powinien stworzyć szansę dla zbudowania teatru po swojej stronie, nie tylko politycznej czy partyjnej, tylko po swojej stronie kulturowej. Bo tego brakuje. I to, co Redbat i to, co Krzysztof Bięk chcieli powiedzieć, to ja bym powiedział w ten sposób, że
Mówimy obozowi władzy, że kultura jest jednym z elementów życia politycznego, że jest ważna dla polityki i że w programie obozu rządzącego powinien być program kulturalny, który zapewnia dostęp do kultury także zwolennikom tego obozu, także do teatru. A ponieważ tamtego teatru nie będziemy zmieniać ani zabierać, tego, który jest, tego lewicowego, to trzeba stworzyć szansę dla teatru konserwatywno-katolickiego, opartego na dekalogu i opartego na powadze przede wszystkim, na powadze sztuki. I tego powinniśmy się od obozu władzy domagać, równocześnie mówiąc temu obozowi, że kultura się opłaca, także inwestycja w kulturę się opłaca w dłuższym okresie czasu, także w teatr. Ja bym chciał raczej zapytać, bo tu jest dużo chętnych, czy jeszcze, tu jest dużo chętnych ze strony widza. Ja bym chciał zapytać, czy jeszcze są chętni do powiedzenia czegoś ze strony sceny. Bo jak nie, to wtedy oddamy głos widzom. Rękę to można długo podnosić, ale możecie tu przyjść. Dobrze. Bardzo was proszę. Ja tylko chciałem tu dodać do tego, co mówisz, że przecież kultura w ogóle jest najtańszą formą promocji. Także trzeba uświadamiać to władzy, że to jest, zależy nam na polityce zagranicznej, zależy nam na promocji Polski, prawda? I tu można, co my robimy, na przykład słynny Polska Szkoła Plakatu, Tomaszewski, do tej pory minęło 50-60 lat, jak do Polski przyjeżdżają studenci do Akademii Sztuk Pięknych i wspominają Mroszczaka, Tomaszewskiego, no, całą plejadę naszych wspaniałych artystów, plakacistów. To doskonale rozumieją Holendrzy, którzy mimo, że są bogatym krajem, są też oszczędni i bardzo pragmatyczni. Oni rzeczywiście inwestują w kulturę, mają te orliki, wyszukują talenty już na poziomie bardzo wczesnym i inwestują w artystów, w sztukę, bo wiedzą, że zaraz za nazwiskiem, po przecinku jest kraj, z którego pochodzi dany artysta. I to jest najtańszy i o największym przełożeniu sposób na promocję i budowanie wizerunku kraju. Dobry wieczór. Zanim się przedstawię, chciałem powiedzieć, że jestem zdecydowanym zwolennikiem rzucania jajkami w ministra kultury, a nawet na własne konto staram się to od wielu lat uprawiać. W związku z tym, o czym powiedział pan Józef, z czym się całkowicie zgadzam, ponieważ trzeba zacząć rozmawiać, znaczy w tym momencie się przedstawiam, nazywam się Jacek Zembrzowski, jestem reżyserem i jestem w szoku. Jestem w szoku dlatego, że z powodu tego, że szacowna instytucja Klub Pronina zajmuje się tak niepoważną instytucją jak teatr. Jeśli nie pamięć nie myli, po raz drugi w swojej historii, pierwszy raz 3-4 lata temu z powodu mojej książki w tej sali, ale z obecnością Wandy Zwinogrodzkiej, której już dzisiaj nie ma i to jest charakterystyczne, bo punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. I trzeba zacząć rozmawiać o powodach tego, co jest, bo oczywiście wszystkie wasze gorzkie żale są słuszne, tylko one są Panu Bogu w oko, a na krakowskim przedmieściu nikt tego nie słucha. Dlatego jeszcze raz powtórzę. Przepraszam, tylko muszę ad vocem, że to nie są żale, to są to po prostu wnioski na podstawie faktów. No tak, 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 tak. Znaczy fakty są takie, że miłościwie nam panujący... Że miłościwie nam panujący, ja proszę mi dać 3 minuty, ja nie mam żadnych pytań, bo ja już wszystkie pytania zadałem, tylko chcę o faktach. Miłościwie nam panujący w dziedzinie teatr oddali srebra rodowe, żeby nie powiedzieć dobro narodowe w postaci Narodowego Starego Teatru
imienia Helenki Modrzyńskiej w Krakowie w ręce nie żadnej totalnej opozycji, tylko po prostu grupie, która sama siebie nazywa Czerwone Świnie i śpiewa takie piosenki, no to wszystko można sprawdzić w internecie, śpiewa taką piosenkę, którą Monika Strzępka to dedykuje. To jest dedykowane dyrektorowi Starego Teatru w Krakowie, Markowi Mikosowi, debil! I potem śpiewają, będę cytował, jebać ich, jebać, jebać. No więc nie pytałem, kogo jebać, ale się domyślam, I to przecież z powodu, już kończę. Tak. Rozumiem, to był cytat. To był cytat, który chciałem za... Nie wiem, czy Ewa zaś się wyszła, Dołkowska. Nie widzę. To jest jednym z członków tej grupy, która przejęła teatr z nadania ministra i Wandy, naszej koleżanki. My się znamy 37 lat z Wandą. I ona to była, powtarzam, na poprzedniej rozmowie o teatrze 4 lata temu, ale wtedy jako urzędnik. Została, nikt tego nie wymusił, tylko był konkurs, w którym ja brałem udział, który był kompletnie po prostu, no to była komedia. W dzień po konkursie dostałem od Eli Morawiec, mojej przyjaciółki przez 40 lat, pan Krzysztof zacytował fragment książki zerżniętej przez Elę z niejakiego Lemana. Tylko Leman pisze, że dobrze, a Ela pisze, że niedobrze. I dostałem od niej SMS-a, który mam przy sobie, że byłem pijany na przesłuchaniu konkursowym, o czym ona świetnie wie. Dobrze, przepraszam, kończę wątek. Tylko systemowo kończę wątek, prosimy. Teatr został oddany komuś, który nazwisko już wymieniłem. Jak teatr wyglądał, to wszyscy państwo, którzy się interesujecie, to mogli to sprawdzić. Po czym za błogosławieństwem ministra zostało to przekazane aktorom. Jakim aktorom? Aktorom klaty. To znaczy tym aktorom tego dyrektora, przeciwko któremu został ogłoszony konkurs. No ja zadałem pytanie, po coście jedli tę żabę? No, bo w tej chwili jest sytuacja taka, że jest teatr rządzony przez aktorów klaty, tylko bez klaty. I robią to samo, tylko jeszcze gorzej. No. I lewicowy krytyk, nazywa się Stroiński z Krakowa, który napisał: w życiu nie głosowałem i nie będę głosować na PiS, ale już się cieszę. PiS wygra, będziecie mieli koledzy ze starego Nikosa jeszcze 4 lata. I napisał te, cytuję dosłownie, tego teatru już nie ma, mowa o starym, tego teatru już nie ma, to jest tylko bankomat do krojenia rządowych pieniędzy. I to wszystko za błogosławieństwem naszej przyjaciółki. No. I tutaj po prostu ręce opadają. Ponieważ sami sobie zgotowaliśmy ten los. Dziękuję bardzo. To nie jest... Poczekaj, Redbat, muszę coś... Te oklaski mi się nie podobają, bo chciałem państwu powiedzieć jedną rzecz. Albo przedstawiamy propozycję poważną i to zrobił Krzysztof Bień i Redbat, albo narzekamy na takim poziomie jak ostatni z panów. I to jest tak, że jeśli będziemy tak rozmawiać, jak właśnie pan reżyser w tej chwili, to nasz obóz władzy powie, to jest wrogie gadanie i przestanie tego słuchać. Jeżeli my mamy jakąś szansę wpłynięcia na program tej władzy, to tylko przez składanie poważnych propozycji. I takie poważne propozycje zostały złożone. Ja bym nie chciał schodzić z tego poziomu, bo nie pamiętam, który z panów mówił, że ten lewacki teatr zamienił, albo jego narzędziem, chyba Krzysztof, jego narzędziem jest skandal. Przepraszam, Bohdan Urbankowski. No to ja nie chcę tutaj mieć skandalu, bo będziemy na tym samym poziomie. I teraz drobiazgi. Nie ma Wandy z Winogrodzkiej, dlatego, że jej nie zaprosiłem. A nie zaprosiłem jej dlatego, że chciałem, żeby ludzie teatru powiedzieli spokojnie nam, co chcą powiedzieć i nie krępowali się tym, że po drugiej stronie stoi decydent, któremu mogłoby się to nie spodobać. Więc my jesteśmy klubem dyskusyjnym i nie musimy za każdym razem
odwoływać się do władzy i słuchać tego, co ona powie. A tak przy okazji Wanda Zwinogrodzka raczej za to odpowiedzialna nie jest, ale to inna sprawa. Bardzo bym prosił jeszcze pytanie, czy ktoś z tej strony sceny chciałby coś powiedzieć? A jak nie, o, tu mamy, przepraszam, naszego aktora i reżysera australijskiego. I to prawda, że spędziłem trochę w teatrze i tu, i w Australii, i tu, i tam robiłem. Natomiast to, co wydaje mi się, co poruszacie bardzo istotne o teatrze, ja chciałem podejść do tego troszeczkę z innego punktu widzenia. Otóż za mojej młodości istnienie teatru było pewnego rodzaju wentylem możliwości wypowiedzenia się. W związku z tym istniały pewne grupy teatralne. Przede wszystkim był bardzo żywy teatr studencki, który był przedmurzem teatru zawodowego. To, co teatr studencki mógł popełnić błędy, to jemu uchodziło, bo był studencki, ale za to mógł być innowacyjny. Natomiast teatr zawodowy kradł od teatru studenckiego te rzeczy, które były dobre i przetwarzał je na wyjątkowe spektakle. Takim przykładem dla Państwa, jeśli chcecie wiedzieć, to tak jak ja nas osobiście miałem, powiedzmy sobie, różne zdanie na temat pana Hanuszkiewicza, to jedną rzecz, którą zrobił w Teatrze Narodowym, która mnie uderzyła nieprawdopodobnie, bo przyciągnęła nieprawdopodobne rzesze młodych ludzi, kiedy balladyne, wiedźmy, wjechały na Hondach. I 80% młodzieży przyszło, ale 10% zostało w teatrze, bo nagle ten teatr ich zafascynował. Następną rzeczą, którą mi się wydaje, na którą teatr w tej chwili cierpi, to jest brak, naprawdę brak ludzi, których możemy nazwać przez dużą literę artystów, którzy przychodzą i tworzą. Mamy straszną ilość ludzi, którzy po prostu mają do powiedzenia bardzo mało albo chcą zaistnieć. Czyli bardzo dużo jest ludzi, którzy posługują się metodą celebryty. Zaistnieć za wszelką cenę i stać się człowiekiem teatru. Do czego ja bym chciał bardzo, bo to, co robicie, jest bardzo słuszne, że poruszacie te tematy i że wchodzicie w nie. Ja uważam, że to jest bardzo istotne, ale teatr polski musi zacząć się od szkoły. Szkoły powinny mieć swoje grupy teatralne, w których są zajęcia, gdzie są przedstawienia, gdzie nauczyciele razem ze studentami, uczniami tworzą spektakle, w których wypowiadają się nawzajem przeciwko sobie. Budzi się w nich. Co to znaczy teatr? Dla mnie teatr to jest jedno zdanie, które chciałam przekazać. Dla mnie teatr to jest, jeśli coś, co jest niewidzialne, staje się widzialnym. A to może tylko osiągnąć człowiek, który ma wyobraźnię, który szuka prawdy, ale nie tworzy tautologii. Nie mówi o tych rzeczach związanych, które są oczywiste, tylko szuka, jak poruszyć, żeby zaistniał ten trójkąt. Ja na scenie, widownia i reżyser. I ten katarzis przychodzi w momencie, kiedy przedstawienie nas tak wzrusza, że my nie myślimy o aktorze, nie myślimy, jak mówi, jak wygląda, jak chodzi, co robi, tylko przeżywamy to niewidzialne, co staje się w nas widzialne. I takim przedstawieniem, które ja zobaczyłem tutaj w Warszawie, kiedy z Finarskiego przedstawienia po jego śmierci, po się wyzwolenie przyjechali aktorzy Teatru Starego, to każdy z tych aktorów chciał za wszelką cenę przekazać to, co on im włożył, co z nimi wypracował. To przedstawienie było takie, że ja szedłem przez pół Warszawy i do dzisiaj, pamiętam, mogę na ten temat pisać pracę o tym, co to jest teatr. Byli ludzie, którzy po prostu, jak Swinarski, jak ludzie, proszę, Jarocki, którzy wchodzili do teatru i proponowali jakąś wizję teatru. Ale ona była wizją na temat tego, co się dzieje w Polsce, z pełną pokorą do tekstu, z pełną pokorą do tych tekstów, które istnieją w wielkich dramaturgach. Ibsena, Szekspira, Moliera. To wszystko można znaleźć, ale żeby to zrobić, to teraz pytanie jest, jak popatrzymy na dzisiejszą sytuację, co dzisiaj jest dominujące? Kabaret. A dlaczego kabaret? Jest tyle grup kabaretowych, bo to jest najłatwiej zrobić coś, co, jeśli ktoś ma łatwość
rozśmieszania. Natomiast wzruszyć i stworzyć przeżycie, które będzie długo w nas trwało, nie jest takie łatwe, bo musi wynikać to z naszej potrzeby szukania tej prawdy w sobie i przetworzenia tej prawdy w coś, co będzie do odbierania. Dlatego, już kończę, dlatego chciałem was prosić o jedną rzecz. Ja się strasznie cieszę, żeście się zawiązali i bardzo się cieszę, że chcecie to robić. Im więcej tej dyskusji, im więcej merytorycznej szukania, jak to stworzyć, bo narzekanie na rząd, narzekanie na to, niewiele nam to da. My musimy stworzyć, że ludzie będą chcieli to robić. Musimy stworzyć przynajmniej przyczółki tego. Tyle. Czegoś nie usłyszałeś. Ta trójka nie narzekała. Ta trójka... Ale powiedziałeś to. Nie, właśnie my... A, to powiedziałeś tak, że nie można zrozumieć. Ktoś jeszcze? Majka? Ja chciałam, tylko to jest protest przeciwko wystąpieniu naszego szefa Juska, który nas chce cywilizować i właściwie nie bardzo rozumiem, co on chce, komu się mamy nie narażać. Ja uważam, że i tu przez kolegów, i tu z sali jest diagnoza. I z niczym innym tutaj nie wyjdziemy. Opisywanie poszczególnych przypadków oczywiście nie ma żadnego sensu. Ale jeżeli chcemy, żeby ta zapaść, dramatyczna zapaść polskiego teatru i polskiej kultury, jakoś żeby to przynajmniej wyjdźmy stąd z diagnozą. Dlatego wspieram Bogdana Urbankowskiego z jego rzucaniem, czym tam miało być, jajkami, tak? Pomidorami, ze wszystkimi tymi środkami wyrazu, dlatego że akurat po tośmy ćwiczyli te wszystkie rzuty, prawda, za komuny, że jeżeli nam się teraz aż tak coś nie podoba i uważamy coś, że jest bardzo groźna sytuacja, zła sytuacja, to nie jest, oczywiście jesteś szefem klubu i nie powinniśmy tu brewerii żadnych robić, to ja to wiem, prawda? Natomiast pozwól Józku, że po prostu się spisze choćby diagnozę, apel, lament, możemy to nazwać, prawda? Coś w tym rodzaju. To już będzie bardzo dużo. W każdym razie koledzy się starają i ja myślę, że ta diagnoza, która z tego wyniknie, też będzie coś. Mogę dalej podać? Ja bym powiedział tak, niech tym jajkiem będzie jednak ten krzyżyk, który postawimy 13 października. Wiele lat temu podczas kampanii wyborczych mówiło się gospodarka coś tam, no i kultura. Nie wiem, czy państwo zauważyliście, że już od co najmniej dwóch kampanii wyborczych w ogóle o kulturze się nie mówi. Teatr powstał w tym samym miejscu i czasie, co demokracja. To znaczy, że jeżeli ktoś ma pomysł na państwo, to musi mieć pomysł na kulturę. Więc pytajcie swoich polityków, posłów, z którymi będziecie się niewątpliwie spotykać, pytajcie ich o ich pomysł na kulturę, a dowiecie się, jaki mają pomysł na państwo. Dobry wieczór, Rafał Wieczyński. Rafał Wieczyński, ja jestem reżyserem i przewodniczącym Rady Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Słyszałem państwa pomysły, bardzo, bardzo są interesujące. Mam pytanie jedno, czy one zostały spisane, opracowane i przedstawione. Podzielę się takim przykładem. W tym roku weszła ustawa o finansowym wspieraniu produkcji filmowej, która podwoiła możliwość finansowania filmu w Polsce. Zaczęło się to od tego, że została powołana po prostu grupa robocza, która zrobiła całą główną robotę. Później był ogromny proces jeszcze ministerstwa, żeby to przeciągnąć przez cały proces legislacyjny, mnóstwo poprawek i tak dalej, ale po prostu coś trzeba dać opracowanego, żeby to ruszyło. I widzę, że państwo jesteście na najlepszej drodze do tego i także rozumiem, że to będzie zrobione pewnie, także gratuluję. To następny. Marek Wernicki z tej strony. I ja żałuję, że pan nie poruszył, panie Redbadzie, tej sytuacji, która pana spotkała, Jarka Jakimowicza, czyli
utraty pracy, bo proszę państwa, to od razu mi się przypomina to, co mówił mój tata. Za poglądy dwóch aktorów traci miejsce pracy, możliwość grania. Po 45 roku mój tata nie mógł studiować na Uniwersytecie Warszawskim medycyny. Czerwonym atramentem miał wpisane, nie może studiować. Podobno był brak miejsc. Prawda była taka, że mój ojciec był uczestnikiem Powstania Warszawskiego i ojciec zawodowym oficerem Wojska Polskiego. Dzisiaj mniej więcej dochodzi do tej samej sytuacji, bo ja się przyjaźnię z Zosią Klepacką i główny strategiczny sponsor PGE chciało odejść po całej sytuacji wokół Zofii Klepackiej. Przecież też mamy ostatni atak na biskupa, arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Już to panie Józefie, to ma bardzo dużo wspólnego, bo dzisiaj za wyrażanie swoich poglądów traci się pracę. Wtedy też mówiono na żołnierzy Armii Krajowej, zaplute karły reakcji, bandyci i tak dalej, też nie mogli znaleźć pracy. Chciałbym zwrócić też uwagę na to, jak wymieszano sztukę z Powstaniem Warszawskim i zrobiono reklamę. Krystyna Janda wrzuciła zdjęcie ministra Andruszkiewicza z człowiekiem, który miał swastykę na koszulce. Fejkowe zdjęcie. Nikt nie zwrócił jednej uwagi, jaką ona sobie reklamę zrobiła. Ona tego samego dnia grała, był spektakl u niej, pamiętnik powstania Mirona Białoszewskiego. Czyli też przykład tego, jak wytarto sobie gębę, jak sobie wytarto powstańcami warszawskimi, ich bohaterstwem. Jak zrobiono z tego reklamę? Podłą reklamę, bardzo chamską reklamę, która wiem, że uderzyła wielu ludzi. I brakuje mi, do was jako aktorów, brakuje mi w takich momentach waszej zjednoczonej reakcji, że jest taka sytuacja, was się wyrzuca z pracy i trzeba równo wyjść na scenę i albo nie, czasami nie zagrać, bo stanąć w obronie was, że musicie, powinniście być jednością. Jeśli mogę dodać do tego jedną rzecz, jest bardzo trudno uzyskać jednomyślne myślenie wśród aktorów. Wielu jest powiązanych w różnych grupach i niekoniecznie będą chcieli to robić. Dlatego dla was jest wielki szacunek za to, że chcecie to robić i że staracie się zgromadzić grupę, bo w tym zaczątku może się stać coś bardzo dobrego. I to rzeczywiście, co jest powiedziane, jeśli to wszystko zostanie opracowane, można dopracować i możemy bardzo dużo zmienić, zaczynając od działania. Paweł Zdun, jeden z widzów. Ja bardzo się cieszę, że są w środowisku ludzi sztuki, tutaj teatru, aktorzy, reżyserzy, którzy są zatroskani i nie są tak bezradni jak duża część środowiska. Duża część środowiska, myślę, w myśli, w sercu nawet popiera takie pomysły, ale boi się wychylić. Więc ja jako widz z radością witam i przyklaskuję takim pomysłom. Myślę, że jednak trzeba nie być grzecznym i czasami metody sycylijskie czy łagodniejsze są potrzebne, żeby obudzić władzę, po to, żeby wyrwać sztukę szeroko rozumianą z łap lewactwa, które sobie zawłaszczyło tę część przestrzeni i której łagodnymi metodami nie wypuści. A niestety nasze obecne władze są na tyle, powiem tak delikatnie, niezorientowane w tym, co się dzieje, że skupiają się na innych elementach życia, głównie gospodarki. Nie rozumie tego, co zresztą pięknie i mądrze powiedział Churchill, że trzeba tak naprawdę mieć o co się bić. I myślę, że panów, państwa pomysłom reformy powinni pomagać także ci, którzy współtworzą teatr, czyli widzowie. Więc proszę o takie formułowanie, żeby ono zapraszało do tej formuły także ludzi, którzy bezpośrednio nie tworzą teatru, nie są pisarzami, nie są scenarzystami, nie są reżyserami, nie są scenografami, nie są aktorami i wszystkimi ludźmi pracującymi w teatrze,
ale są tymi, bez których wy żyć nie możecie. Są widzami, którzy będą chcieli na takie sztuki przyjść. To jest jeden punkt. A drugi punkt, mój apel do tej instytucji, która tu została kilka razy wymieniana, to znaczy do Kościoła katolickiego, żeby też bardziej się przejął tą sytuacją. Być może jest potrzebny jakiś powrót do tego, co było w stanie wojennym, kiedy Kościół katolicki był dobrym mecenasem, dawał swoje miejsce do grania sztuk, które nie mogły być grane. Po pierwsze, nie mogły być grane w sferze publicznej, a po drugie, aktorom i reżyserom, którzy nie chcieli uczestniczyć w oficjalnej kulturze. Ale czyż to nie brzmi paradoksalnie? W 2019 roku, żeby trzeba było znowu odwoływać się do Kościoła, żeby ratował sytuację, przecież w budżecie państwa naprawdę nie jest mało pieniędzy na kulturę przeznaczone, tylko ja ich nie widzę już tutaj na dole. To znaczy, gdzie one są? To znaczy, być może trzeba je inaczej, że tak powiem, zorganizować wydawanie tych pieniędzy, ale to nie jest kwestia tego, że brakuje nam pieniędzy. To jest kwestia mentalna, kwestia też tego, że to państwo musicie wiedzieć, jakiego teatru chcecie i po prostu jakby pytać o to, gdzie jest nasz teatr. Tak, właśnie. W ten sposób możecie pomóc nam. Jasne, a to bo my przecież jesteśmy dla was, a władza też mówi, że przecież słucha ludzi, no to mówcie do nich. Jasne, a to pytanie teraz do nas szeroko rozumianych jako do wyborców za 2 miesiące, że myślę, że powinniśmy znaleźć sposób oprotestowywania mianowania partyjniaków, którzy się zajmują sprawami kultury i sztuki. Powinniśmy nie pozwalać, nie wiem jak, ale trzeba szukać sposobu na to, żeby osoby, które ze sztuką, z teatrem, z filmem, z muzyką nie mają nic wspólnego i nie rozumieją tego po prostu. Nie rozumieją. Trzeba takich ludzi odsuwać. Ale dopóki nie będziecie państwo wiedzieli, my wszyscy, do czego nam ta kultura jest potrzebna, dopóty nie ma to znaczenia, kto jest na jakim stanowisku. Dokładnie. To jest to problem systemowy, no a w efekcie mentalny, tak? I to trzeba uświadamiać właśnie władzy dokładnie. Dobry wieczór, Adam Kowalewski. A propos teatru, jestem absolwentem Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu i u nas na uczelni u ojca Tadeusza był taki, jest teatr Dobry Wieczór. I my, ja współtworzyłem takie sztuki jak Śluby Panieńskie, Ożenek i Damy i Huzary na przykład. I była taka też, no, taki epizod w moim życiu, że działałem też w Teatrze Oratorium. I w tym Teatrze Oratorium współtworzyłem też taką sztukę o ojcu Maksymilianie Kolbe była, z tego względu, że mój tata przeżył 3 obozy koncentracyjne i właśnie w tym scenariuszu, właśnie w tej sztuce jakby to zawarłem, ten epizod z ojcem Maksymilianem Kolbe i mojego taty. Natomiast właśnie jestem za tym, żeby wspierać właśnie takie uczelniane teatry, gdzie one się mogą rozwijać. I naprawdę, bo z tego względu, że te teatry tworzą takie na przykład sztuki, które mają jakąś wartość, tak? No i na przykład dla przyszłych pokoleń też to jest nie dla jednego, nie dla drugiego pokolenia, tylko dla wielu pokoleń mogą być przydatne. Dziękuję. Czy mogę was prosić o podsumowanie tego? Jeżeli macie na to ochotę, oczywiście. Wydaje mi się, proszę państwa, że właściwie wszystko powiedzieliśmy. Z pewnością będziemy pracowali nad tym, żeby mieć kontakt z politykami i osobami odpowiedzialnymi za ochronę naszej kultury i politykę kulturalną państwa i obowiązki państwa wobec społeczeństwa w dziedzinie kultury, bo inaczej nie przetrwamy. Z chwilą, kiedy stracimy ten kod kulturowy i pamięć, to
po prostu zwyczajnie nie przetrwamy. Naszym celem na pewno nie jest odbieranie wolności twórczej komukolwiek, tylko znalezienie tego poziomu pewnej równowagi, by wybitne dzieła literatury światowej, literatury polskiej przede wszystkim nie były dekonstruowane, nie były deformowane. I tak się zawsze zastanawiam nad tym właśnie, gdzie jest granica wolności twórczej, gdzie ona przebiega między tym, co klasyczne i tym, co jest eksperymentem i przetworzeniem. Na pewno na taki eksperyment musi być miejsce, poszukiwanie, na interpretację, ale nie dopisywanie autorom klasycznym, nieżyjącym, którzy nie mogą już się obronić i obronić swojego dzieła, żeby zupełnie zniekształcać treść, wymowę, wypatroszyć z istoty słowa, przekazu, myśli. Więc zawsze myśląc o tym, zastanawiam się, w jaki sposób uzyskać, czy można w ogóle ustawowo zabezpieczyć coś takiego jak dziedzictwo duchowe, jak dziedzictwo niematerialne naszej polskiej kultury. Nie tylko tutaj chodzi o to materialne, ale właśnie niematerialne, ochronę dóbr kultury i twórców, autorów już nieżyjących. Jak to osiągnąć? To jest pytanie, na które nie do końca sobie jestem w stanie odpowiedzieć i należałoby się zastanowić, żeby nie być posądzonym o to, że chcemy stosować jakąkolwiek cenzurę w sztuce. Ale to ma być sztuka, która opiera się na triadzie, czyli poszukiwaniu dobra, prawdy i piękna. Ja jestem bardzo ciekaw tego, jak ty byś to podsumował. Po pierwsze, to będę prosił, czy prosił Krzysztofa Bienia i Rydwada Klinstrę, żeby krótko opisali te swoje dwie koncepcje. Majka Dłużewska jeszcze mówi, że diagnoza nie jest wszystkim znana z teatru, więc i kartka o diagnozie by się czy dwie przydała. Kwestia pomocy na przykład ze strony prawników, to o czym mówiliście, prawa autorskiego, no to już spróbujemy jako klub znaleźć takich prawników. Natomiast według mnie równocześnie trzeba działać w obu filarach sztuki czy teatru, czyli po pierwsze przyglądać się, czy tamten teatr nie łamie prawa, ale po drugie, i to dużo ważniejsze, stworzyć przestrzeń dla teatru, jak Krzysztof Bień nazwał, klasycznego. Klasyczny też się zmienia w czasie, więc to niech będzie nowoczesny klasyczny, ale to ten, który jest bliski wartościom głoszonym przez obóz rządzący. A podsumowanie jest takie. Rydbat powiedział rzecz najważniejszą. Tylko wniosku jeszcze tam nie było. Teatr się urodził wtedy, kiedy rodziła się demokracja. Rodził się w starożytnej Grecji. Rodziła się też agora wtedy, czyli miejsce publicznej debaty i odpowiedzialności za państwo, miasto. Ale wniosek z tego jest taki, czy można sobie wyobrazić tę demokrację ateńską bez teatru? Agora to było miejsce, gdzie lud miał głos, ale teatr w chórze to też był głos ludu. I teatr służył ludziom, dlatego wtedy Ateńczycy głosowali nogami, przychodzili do teatru, bo to był teatr ich kultury, ich cywilizacji, to był kawałek tylko tej całości, w której żyli. I to samo, ten wniosek, czy to pytanie dotyczy teraźniejszości. Jak zniknie nasz teatr do końca i środowisko,
i ludzie teatru z tej klasycznej strony, to co będzie z demokracją, za to odpowiedzialna jest władza i dlatego mówię o tym, że jeżeli ten program władzy nowy ma być całościowy, to musi zawierać rozsądny i odważny program dotyczący kultury, w tym teatru. I na to, i do tego ma służyć ta koncepcja właśnie bardzo spójna, komplementarna obu, i Redbada, i Krzysztofa, bo dopiero jako całość to się trzyma kupy, jest właśnie czymś, co może funkcjonować dobrze. No i spróbujmy takiego lobbingu na rzecz tych koncepcji. Bardzo wam dziękuję i państwu. Dziękujemy bardzo. Ja was będę pilnował, żebyście to napisali. Tak, ja mam to zebrane. No. Tak, tak.